Siema, siema chłopaki, to jest Łukasz po prawej i po lewej Robert. Słuchajcie, wczoraj byliśmy na spotkaniu z prezesem, był z nami Rafał Jedwabny. Powiedzcie nam coś o tym spotkaniu, jak uważacie, dobrze, źle, jak to wypadło? Może zostało Łukasz? Wypunktowane wszystko to, co jest problematyczne i to, co błędy popełniła po prostu zarząd MPGK w tych negocjacjach wszystkich finansowych, który... No i wszystkie błędy im wytknął, które mogliby przejść na swoją stronę po prostu. Mogłyby być te ich błędy, mogłyby przejść na to, żeby było na plus dla zarządu MPGK. A ty, Robert, jak uważasz? Co, ale co? Dla mnie to prezes jest zagubiony trochę. A jak byś określił to, jak Jedwabny prowadził dyskusję z prezesem? Nie, no zajebiście. To bez niego to nie wyglądało tak na pewno. Czyli uważacie, że to, że mamy zewnętrzne związki, to ma sens? No jesteśmy laikami, mimo że ja byłem parę lat w tamtych związkach w zarządzie, to jesteśmy laikami w prowadzeniu negocjacji jakichkolwiek finansowych, bo na pewno nie skończyłoby się to tak jak tutaj, że sporem zbiorowym, jakąkolwiek pikietą, bo nie miałby nikt takiej odwagi jak oni i takiego doświadczenia jak oni prowadzą te wszystkie negocjacje i te wszystkie pikiety, referenda i inne rzeczy. Negocjacje finansowe tak samo. Nie, no ładnie, porady. Czyli wczorajsze spotkanie uważamy za? Na plus, na pewno. Na plus. Dla nas na pewno wypunktowany jest prezes. Wypunktowany jest, ale czy wszystko spamiętał, bo nic nie pisał, więc... No. Może tylko kiwał głową, ja iść się już stąd. Tego nie wiem, a powiecie mi, a waszym zdaniem Rafał Jedwabny nadaje się do tego? Tak, tak. Moim zdaniem, no, jeżeli ja mogę tutaj cokolwiek powiedzieć i określić jego pozycję, no to głowa nie od parady na pewno, że jest zastępcą przewodniczącego całej centrali, to jest wybór świetny. Wiedza i praktyka. No dokładnie, nie? Dokładnie. Opanowanie to jest 200% na 100 możliwych. Dobra, dziękuję Wam za te super słowa. Łukasz Michalak i Robert Nele. MPGK Katowice, sierpień 80. Dziękuję Wam. Dzięki. No, witamy Rafała Mosia w naszych progach skromnych. Rafał jest związkowcem sierpień 80 w MPGK Katowice. Rafał, jak oceniasz wczorajsze spotkanie nasze z prezesem przy pomocy, przy współpomocy Rafała Jedwabnego z centrali? No nie wiem, jakoś słabo tutaj jak na mnie wypadło. Średnio to było to spotkanie, jakoś bezowocne. A uważasz, że nie przyniesie żadnego efektu? Nie wiem, jakoś nie wierzę w to, że to przyniesie jakikolwiek efekt. To jakby miało coś przynieść, to on by już wczoraj powiedział jakieś konkrety prezes, a tu nie ma nic. No jak dla mnie to raczej nic z tego nie będzie. Ale uważasz, że z naszej strony popełniliśmy jakiś błąd? Nie. Nie uważam, że się powiem, bo Rafał tam konkretnie mu mówił czarno na białym, jak jest, jak ma być i czego my chcemy, a no prezes nie musi się do tego jakkolwiek ustosunkować nawet. Znaczy uważa, że prezes po prostu no, podchodzi do tego tak? Nie do końca, wiesz, jak mi się wydaje, że on ma nawet jak działać, mi się wydaje, bo go blokuje, mi się wydaje, drugi wiceprezes i on nie wie, co ma z tym zrobić. No, może by i chciał, ale nie ma nawet jak. No bo on nie może tego sam zrobić, nie może sam podjąć jakiejkolwiek decyzji. Jak jest zarząd, to nie może sam podjąć decyzji jako jednoosobowo. I on ma się po części związane ręce, no ale też z drugiej strony tak wychodzi, jakby nie umiał w ogóle z nimi rozmawiać, żeby się z nimi dogadać. No, tak. Czyli my do niego mówimy, a on tak w jednym uchem tak jakby wpuści. No dokładnie tak, tu wpuści, tu wypuści i nie wie co zrobić. No cały czas nam tłumaczy, że w firmie stoi tak albo tak, finanse są takie czy owakie, a nagle tak Rafał powiedział wczoraj, no to skąd wziął te pieniądze na te 500 zł. No i znowu się zaczął modlać, bo nie wiedział. No i to jest wiele niewiadomych takich wyżej, tak. Czyli my robimy co możemy, a tu ściana. Kręcenie jest takie, jak dla mnie to jest kręcenie.
A czyli my robimy co możemy, a z drugiej strony ściana. Nie tylko takie piłki od ściany. Mamy mur i koniec. Nie umiemy go przeskoczyć za głową. Czyli uważasz, że może dojść do protestu dalej, do strajku? Jestem nawet prawie pewny, że dojdzie do tego, bo nie wierzę, że cokolwiek się zmieni, nawet tego trzeciego jak się spotkacie. To nie wierzę. Dobra, dziękuję za wypowiedź. Rafał Moś, MPGK Katowice, sierpień 80.